Cześć, zapraszam Was na wywiad z Jagodą Kamieniarz, która jest wiceprzewodniczącą naszego samorządu uczniowskiego i opowie Wam o funkcjonowaniu samorządu. Cześć Jagoda. Cześć. Jak trafiłaś do samorządu? Powiem Ci to, nie zupełnie pamiętam jak to było, ale wydaje mi się, że przyszłam po prostu na pierwsze spotkanie i nagle Pan Mateusz zaproponował mi, żebym została skarbnikiem szkolnym, więc przejęłam ten obowiązek od poprzedniego, który był właśnie w trzeciej klasie, więc już nie za bardzo mógł pełnić tą funkcję, no i tak właśnie tam zostałam. Okej, okay, a czym zajmuje się samorząd? No, dużą ilością rzeczy, właśnie organizujemy bardzo dużo imprez, na tym głównie się skupiamy, ale też jesteśmy odzwierciedleniem uczniów, jakby taką przedstawicielami takimi, więc wszystkie jakieś takie sprawy załatwiamy. Okej, okay, a dużo czasu wolnego Ci zabiera? Myślę, że bardzo dużo, chyba wiesz to, bo razem tam jesteśmy, ale po prostu wiele rzeczy trzeba ogarnąć jednak po szkole i no, wszystkie imprezy trzeba dopiąć na ostatni guzik, trzeba napisać różne teksty na, nie wiem, na Instagrama, do wysłania do ludzi też. Trzeba cały czas pamiętać o tym, że kolejne święto będzie miało miejsce niedługo. I przypominać wszystkim, bo oczywiście wiadomo, nie każdy pamięta. I no jednak jakby wszystkie zakupy, wszystkie takie rzeczy, no to jednak są po szkole, więc dużo czasu mi się wydaje, że to zajmuje. Okej, okay, a pamiętasz swoje pierwsze święto albo jakieś dni tematyczne czy spotkanie pierwsze z samorządem? Nie zupełnie. Pierwsze spotkanie raczej nie. Wiem, że na którymś z pierwszych spotkań właśnie nie mogłam być, bo pierwsze święto, które organizowaliśmy jako samorząd, to była moja zanówka, więc niestety nie mogłam w niej uczestniczyć w tym spotkaniu, bo dotyczyła mnie ta zanówka. Ale pamiętam moje takie najbardziej szczęśliwe święto, jakby, które już organizowałam bardziej sama i tak już było trochę pod moim nadzorem. To było piknik Zand w tamtym roku. I no, jestem z tego bardzo dumna, chyba najbardziej z tego święta, bo jednak no, już się zajęłam tą organizacją tak wtedy i no, zebraliśmy takie mniej więcej 3000 zł na właśnie Marysię, bo na tym polegało też właśnie piknik Zen. No i z tego jestem chyba najbardziej dumna. A co jest najtrudniejsze w pracy w samorządzie? Myślę, że organizacja i zorganizowanie właśnie wszystkich osób w jednej jakby sali, żeby zrobić spotkanie, żeby ustalić jakieś święto, żeby to miało sens, żeby to spotkanie też jakby zamknęło się w tych 45 minutach, a nie żeby trwało cały dzień, no bo tak się zdarza, że nie możemy właśnie tego ogarnąć w jednej godzinie lekcyjnej, ale to pamiętanie o wszystkim też jest dosyć trudne, zawsze miałam z tym problem, ale teraz już w mojej trzeciej klasie, jak już jestem tutaj trzeci rok, to jest coraz łatwiej. Myślę, że teraz daję sobie radę, ale kiedyś było ciężko. A jak oceniasz funkcjonowanie naszego szkolnego samorządu? Ja jestem bardzo zadowolona, jak zawsze. To są ludzie, którzy zawsze mnie wspierają właśnie w organizowaniu różnych imprez, ale no, po zdalnych jest troszeczkę ciężko, dlatego że no, nie byliśmy przyzwyczajeni do pracy w grupach, jednak wszyscy robili wszystko samodzielnie, więc też nawet jeżeli praca samorządu jest super, to organizowanie imprez teraz jest trudne, bo trzeba wszystkich zintegrować, tak? Całą szkołę, to jest bardzo dużo osób i no, nie zawsze się to udaje, to niestety. A czego nauczyło Cię bycie w samorządzie? Myślę, że organizacji. Ja byłam bardzo niezorganizowaną osobą, bardzo. Teraz no, jest to dla mnie łatwiejsze i tak, ale wiem jeszcze, że byłam bardzo cichą osobą i w ogóle nie miałam zamiaru odzywać się do ludzi. A teraz no, jestem zadowolona z tego, że właśnie mogę normalnie rozmawiać z obcymi czy coś takiego. No, był to dla mnie duży problem kiedyś, a teraz myślę, że jest spoko. A jaką drogę musiałaś przebyć, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jesteś obecnie? Czyli jakie przeciwności musiałaś pokonać, czy musiałaś się zmagać, żeby być tak istotną osobą w naszej szkolnej społeczności? No, jak mówię, było to dla mnie trudne przez to też, że no, bałam się jakby zajmować takimi rzeczami i nie wiem, rozmawiać z nauczycielami czy z innymi uczniami. Po prostu stresowało mnie to bardzo. I właśnie też ten piknik ZAN, który organizowałam, musiałam chodzić po sponsorach i właśnie po jakichś tam przedsiębiorcach we Wschowie i było to dla mnie trudne, żeby z nimi rozmawiać.
żeby załatwić jakąś sprawę, ale no, to wydaje mi się, że jak to przezwyciężyłam, ten mój lęk taki, to stało się to proste i teraz już mogę jakby trochę zarządzać tym samorządem, bo nie boję się komuś zlecić jakichś obowiązków. Nie jest to dla mnie jakby trudne, że ktoś, nie wiem, obrazi się na mnie z tego powodu i jakby już nie wpływa to na mnie. A czym cechuje się dobry członek samorządu? Myślę, że musi być bardzo kreatywny, bo to jest ważne, żeby te wszystkie imprezy były jakieś różnorodne. No i odpowiedzialny, bo jednak jest to jakaś odpowiedzialność, jeżeli organizuje się coś. No i oczywiście zorganizowany, bo to organizacja imprez na tym polega. Czyli można się tego wszystkiego nauczyć w samorządzie? Oczywiście, że tak. Dobra, a każdy może należeć do samorządu? Każdy, powiedziałabym, że każdy, ale jedyne, co trzeba mieć, to chęci, tak? Bo to jest najważniejsze. Reszty można się nauczyć, resztę mogą pokazać nam już starsi członkowie samorządu i trzeba się wdrożyć oczywiście w to, bo no, taka praca cały czas, cały rok no, jest ciężka, ale jeżeli ktoś ma chęci, to na pewno jest to możliwe. Okej, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również.